Uwielbiam chwilę tuż przed wyjazdem. Bagaż spakowany, trasa zaplanowana. Szykują się niezapomniane wakacje. Została jeszcze tylko do sprawdzenia lista porad i trików dla podróżnych. Jak to? Nie macie takiej listy? Haha, nie ma sprawy. W takim razie z chęcią podzielę się swoją. Zawiązując pasek, szalik albo koc pod rozkładanym stolikiem w samolocie, sporządzacie sobie mini hamak na nogi. Pomoże wam to zrelaksować się podczas lotu. Mały nadmuchiwany materacyk może stać się wygodnym łóżkiem dla dziecka. To fantastyczne rozwiązanie dla rodziców, których dzieci źle znoszą podróże i płaczą w samolocie. Nie zabierajcie na pokład kawy. Na dużej wysokości powietrze jest równie suche, co w gorący dzień na pustyni. W takich warunkach szybko dochodzi do odwodnienia organizmu, a kawa dodatkowo przyspiesza ten proces. Już lepiej kupić wodę mineralną na lotnisku po przejściu kontroli bezpieczeństwa, a nawet na pokładzie. Tylko pamiętajcie, żeby pić wyłącznie wodę ze swojej butelki. Ta, którą dolewają wam do herbaty, bywa niezbyt czysta. Zalecane jest też, aby przed lotem przegryźć coś słonego, na przykład krakersy albo chipsy. Sól zatrzymuje płyny w organizmie, co staje się bardzo przydatne w wyjątkowo suchym otoczeniu, jakim jest właśnie pokład samolotu. Jeśli nie smakują wam posiłki serwowane na pokładzie, niektórzy przewoźnicy oferują oddzielne, specjalne menu. Wystarczy poprosić. Te dania na zamówienie są z reguły smaczniejsze, ale nie znaczy to, że standardowe posiłki są niskiej jakości. Problem w tym, że chociaż jedzenie jest całkiem w porządku, niskie ciśnienie i suche powietrze osłabia kubki smakowe, przez co każde danie wydaje się mdłe i nijakie. Olejki eteryczne są idealną receptą na mdłości. Zabierzcie za sobą fiolkę olejku z mięty wieprzowej i wąchajcie za każdym razem, gdy poczujecie się gorzej. Jeżeli przewoźnik nie pozwala wnosić na pokład nawet małego flakonika, zamiast tego weźcie zwilżoną olejkiem chusteczkę. Gdy planujecie krótką wycieczkę, a regulamin linii lotniczych zabrania wnoszenia na pokład perfum, włóżcie do kieszeni nasączoną nimi chusteczkę. Im dłuższy kontakt perfum z materiałem, tym mocniejszą woń będzie wydzielała chusteczka. Aby ograniczyć objawy jetlagu i nie cierpieć później na bezsenność, starajcie się zażyć jak najwięcej ruchu przed podróżą. Jakakolwiek forma wysiłku, czy to trening na siłowni, czy jogging, sprawi, że po przylocie na miejsce dużo łatwiej będzie wam zasnąć. Nie musicie owijać walizki folią, żeby uczynić ją wodoszczelną. Wystarczy potarcie zwykłą świeczką. Wosk doskonale chroni przed wilgocią i brudem. Możecie też ubrać waszą walizkę w koszulkę tak, żeby wyciągany uchwyt wystawał z otworu kołnierza. Na rączkę z boku trzeba niestety zrobić dodatkowe rozcięcie. Linie lotnicze często oferują pasażerom darmowe artykuły. Warto zapytać, co, gdzie i jak można otrzymać za friko. Ołówki, chusteczki nawilżające, puzzle, zabawki, przekąski czy soki. Każdy przewoźnik ma własny wybór bezpłatnych produktów. Utrata bagażu to rzadkość, ale jednak się zdarza. Na wszelki wypadek możecie przed podróżą zrobić zdjęcie swojej walizki, co powinno ułatwić personelowi lotniska jej odzyskanie. Istnieje także lepsza, ale dość kosztowna metoda, mianowicie nadajnik GPS. Włożony do walizki działa przez mniej więcej 6 dni. Lokalizację bagażu możecie monitorować przy pomocy specjalnej aplikacji na telefon. Przed wyprawą za granicę dobrze jest mieć zapisany numer konsulatu, jak również numer oraz adres hotelu, w którym zarezerwowaliście pobyt. Podczas wyjazdu mogą się przytrafić najróżniejsze nieprzewidziane rzeczy, jak choćby utrata dostępu do telefonu. Karteczkę z tymi numerami trzymajcie zawsze przy sobie, najlepiej w foliowej koszulce. Jeśli lubicie zwiedzać piękne miejsca, a kto nie lubi, ale nie przepadacie za tłumami, co zrozumiałe, przestańcie korzystać z popularnych usług turystycznych. Zamiast tego wybierzcie się na spokojną przechadzkę, a za przewodnika niech posłuży wam mapa w waszym telefonie. Gwarantuję, że prędzej czy później natraficie na urzekające, zaciszne miejsce, którego jeszcze nie stratowały dzikie hordy turystów. Dłuższe loty obejmują czasami międzylądowanie na obszarze kraju tranzytowego, trwające od kilku godzin do 3 dni. Na przykład lecąc do Tajlandii przez Sri Lankę, wylądujecie pewnie w Colombo, nawet na kilka dni. Zamiast narzekać, możecie skorzystać z takiej przerwy w podróży, zwłaszcza że w żaden sposób nie wpływa to na cenę biletu. W opisie taryfy znajdziecie informacje na temat potencjalnych międzylądowań. Powinniście jednak poinformować waszego przewoźnika z wyprzedzeniem, jeżeli chcecie zrobić sobie mini wakacje w kraju tranzytowym. Linie lotnicze załatwią wam w razie potrzeby wizę, transport, a nawet hotel. W kraju docelowym koniecznie zakupcie kartę turystyczną. Zaoszczędzicie w ten sposób mnóstwo pieniędzy na komunikacji publicznej, muzeach i innych atrakcjach. Prawdziwi amatorzy okazji powinni zawczasu wyśledzić miejsca, które w danym kraju można odwiedzić nieodpłatnie. Na przykład muzea na całym świecie oferują darmowy wstęp w konkretne dni.
Zaoszczędzicie 10% ceny prawie każdego biletu, dokonując rezerwacji przez internet. Ta metoda jest też znacznie szybsza. Nie zmarnujecie czasu, czekając w kolejce. Przezorny, zawsze ubezpieczony. Zeskanujcie wszelkie dokumenty związane z wyjazdem i prześlijcie je do chmury. W przypadku utraty paszportu i telefonu okaże się to zbawieniem. W wielu krajach miejscowi widzą w turystach worki wypchane pieniędzmi i będą wam nieustannie wciskać różne produkty i usługi. Nauczcie się zdania „przyjechałem tu do pracy” w lokalnym języku. To najprostszy sposób, żeby zostawili was w spokoju. Przed wypożyczeniem samochodu obejrzyjcie go dokładnie oraz sfotografujcie ewentualne rysy i wgniecenia. Najlepiej zrobić to w obecności przedstawiciela wypożyczalni, aby uniknąć późniejszych nieporozumień. Zakupy w supermarkecie róbcie 2 godziny przed zamknięciem. W niektórych krajach, między innymi w Stanach Zjednoczonych, Tajlandii i Hongkongu, ceny łatwo psujących się towarów obniżane są wtedy o połowę. Pod koniec dnia sklepy i tak wyrzucają takie artykuły, więc chcą wyprzedać jak najwięcej przed zamknięciem. Korzystanie z internetu za granicą może was sporo kosztować, tak samo zresztą jak kupowanie tradycyjnych map. Na szczęście mapy są też dostępne w trybie offline. Wystarczy zawczasu ściągnąć na telefon plany miast, które zamierzacie zwiedzać, a będziecie mogli w każdej chwili wyszukać interesujące was lokale i muzea, a nawet sprawdzić recenzje i oceny. Jeżeli w hostelu szukacie rozsądnej ceny, a jednocześnie odrobiny prywatności, wybierzcie pokój 6-osobowy. W pokoju 10-osobowym jest z reguły dość tłoczno. Osoby chcące zaoszczędzić decydują się bowiem właśnie na 10, natomiast 6 jest stosunkowo rzadko wybieranym kompromisem, dzięki czemu istnieje spora szansa, że będziecie mieli cały pokój dla siebie. W hotelu możecie dostać za darmo ładowarkę, jeżeli zgubiliście swoją albo o niej zapomnieliście. Poproście tylko na recepcji. Goście nagminnie zostawiają kabelki i urządzenia ładujące w hotelach. Personel sprzątający zabiera je z pokojów i wrzuca do jednego pudła. Jeśli dowiedzieliście się czegoś nowego i przydatnego, zostawcie łapkę w górę i udostępnijcie ten filmik znajomym. Mamy też dla was mnóstwo innych ciekawych filmików. Wystarczy, że klikniecie jeden z proponowanych. Życzę miłego oglądania. Pozostańcie po jasnej stronie życia.